Raz, czy mnie słychać? Michał, pytanie dostałeś. Tak. Dobra. No, daj mi jakiś znak. No, akcja. Proszę mi powiedzieć kilka słów na ta kampanii bez nienawiści. Tak, kampania powstała dzięki temu, że ja razem z drugą koordynatorką, Manią Cisek, byłyśmy na szkoleniu w Głogowie na temat właśnie przeciwdziałania mowy nienawiści i gdzieś tam oni nas zainspirowali do tego, żeby gdzieś na własnym podwórku tutaj we Wrocławiu zacząć działać na temat przeciwdziałania mowy nienawiści, no bo jednak Wrocław to jest takie multikulti, gdzie jest dużo różnorodności, dużo różnych osób z różnych środowisk, więc wydawało nam się to bardzo potrzebne. Dlaczego Park Południowy? Mieliśmy taki pomysł, żeby podsumowaniem takich szkoleń, które przeprowadziliśmy w świetlicach socjoterapeutycznych, był happening, który chcieliśmy zrobić w przestrzeni Wrocławia i przeprowadziliśmy je właśnie w Parku Południowym. Z czego się składała ta kampania? Kampania była wieloetapowa. Pierwszym etapem było wyłonienie i przeszkolenie młodzieży, a i także dzieci, ze świetlic socjoterapeutycznych we Wrocławiu. Przeszkoliliśmy cztery świetlice. Takim podsumowaniem tych szkoleń był happening. To polegało też na tym, żeby wyjść do ludzi, pokazać, czego młodzież się nauczyła. Trochę też w taki sposób zabawowy, bardzo interaktywny, ponieważ dużo zadań było takich, że można było się pobawić i wykorzystać wiedzę i też coś stworzyć. Na przykład koszulki, torby z różnymi hasłami nawołującymi do tolerancji. Kampania dotyka ogólnie mowy nienawiści w stosunku do osób, które są oryginalne w jakiś sposób, czyli które nie wpisują się w sztampowe reguły bycia człowiekiem, czyli po prostu nie są białe i mają dwie nogi, dwie ręce, tylko na przykład mają inny kolor skóry, mają inne wyznanie, inną religię, bądź są niepełnosprawne. To jest coś innego, z czym ludzie jakby nie radzą sobie na co dzień, bo inność to oni od razu określają jako coś złego, jako coś, co jest nienormalne, a tak wcale nie jest. Niepełnosprawność jest innością, ale każdy z nas jest inny. Każdy z nas w pewien sposób może zostać potraktowany jako osoba niepełnosprawna z różnych przyczyn. Tak samo każda osoba niepełnosprawna może być pełnosprawną. Tylko zależy od tego, jak spojrzymy na drugą osobę. Niepełnosprawność jest innością, ale to nie znaczy, że innością gorszą. Inność ubogaca ten nasz kraj. Inność to znaczy nie zawsze gorszy ktoś, ale to znaczy, że to jest coś fajnego, nowego, od czego możemy się od kogoś takiego czegoś nowego nauczyć. Co to jest w ogóle tolerancja? Tolerancja to jest jakby akceptacja innej osoby z tym, z czym przychodzi do ciebie. Czyli tak jak wygląda, jak stoi, ty ją tolerujesz. Nie negujesz jej wyglądu, nie negujesz jej poglądów, tego, że ma inny kolor skóry, tylko akceptujesz ją w tym całym jestestwie, w jakim ona jest. Tak naprawdę my się zamykamy we własnym świecie. Tworzymy sobie bardzo wygodny świat, jak śpiewał Sojka, budujemy mury wokół nas. Nie otwieramy się na drugiego człowieka. A tak jak Ania powiedziała, pracujemy z różnymi ludźmi, z ludźmi, którzy też są w pewien sposób wykluczeni i widzimy, odkrywamy, że to są niesamowite pokłady energii, niesamowite pokłady wiedzy, umiejętności, coś, co jakbyśmy patrzyli stereotypowo na nich, w życiu nie moglibyśmy dostrzec. Kolejnym zadaniem, które chcemy już przeprowadzić na sam koniec, będzie wernisaż ze zdjęciami z happeningu, na który zaprosimy po prostu wszystkich uczestników warsztatów, a także ich rodziny. Kiedy odbędzie się ten wernisaż? Wernisaż odbędzie się 10 listopada. Wszystkie aktualności, także dotyczące wernisażu, gdzie się wydarzy konkretnym miejscu i konkretna data i godzina, można znaleźć na Facebooku, na naszym fanpage'u pod tytułem Piękna Mowa, Piękna Przestrzeń. Bo ja już kluczę skocko, o czym mi się już pyta. Soy capaz, pero incapaz por ti mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor, te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea como sea,
porque eres mi santa y solamente creo en ti.